Widzicie mnie? Tutaj można zawracać tym przede mną i czekam na pozostałych. Dobra, ja zawracam. Niezbojowe jak zwykle. Jesteśmy zahartowani w boju, więc czekamy na kolejne emocje. Dobra, zaraz przebieram się w gumioki i mam nadzieję, że będą mi bardzo potrzebne. Bardzo mi się podoba, jestem zadowolony generalnie. W sumie cieszę się, że przyjechałem po prostu tutaj, bo miałem wątpliwości pierwsze, czy przyjechać. Nie wiedziałem, czy mi się to będzie podobać, natomiast no, wrażenia są super. Jest to na pewno coś wyjątkowego i bardzo się cieszę, że przyjechałem. Jest ciężko, ale stabilnie. Zimno, błoto, ale dajemy radę, jesteśmy najlepsi. Pierwszy przejazd przez błoto super. Bardzo fajne wrażenie, mam nadzieję, że dalej będzie jeszcze tylko lepiej. Bardzo fajny wyjazd, fajnie zorganizowany, no i ciekawe plenery, trochę inne doświadczenie, inne wrażenia, super. Na każdych wyjazdach są mega pozytywni ludzie, także pod tym, na ten temat tylko w samych superlatywach, bo mamy taką zgraną już ekipę klientów i ludzi, że na każdych wyjazdach się bawimy, można powiedzieć, jak w rodzinie. Perspektywa tych wszystkich wyjazdów pokazała, że nie ma chyba lepszej idei na integrację między nami, pracownikami firmy CB, jak również z naszymi klientami, jak właśnie takie wyjazdy, które cechuje dużo spontaniczności, ponieważ cały czas coś się dzieje, samochody się psują, lawetują, ale przede wszystkim jeżdżą i myślę, że ani razu żaden wyjazd nie ucierpiał z tego powodu, że samochód jakiś nie dał rady. I to jest na pewno fajne. Po drugie, samochody wyzwalają w nas zupełnie inną energię, inne emocje, a to znowu przeradza się na jeszcze większe więzi, myślę. I ja wychodzę bardzo bogaty pod kątem tego, że widzę, jaki mam fajny zespół, widzę, jak fajnie współpracujemy z klientami przy tych imprezach. Dla zahartowanych jesteśmy tu jako przewodnik i support techniczny w momencie, jak coś się stanie. Ale przede wszystkim my ich oprowadzamy po naszych trasach tutaj na Jurze i Świętokrzyskim. Chodzi o to, żeby w takich imprezach coś pozwiedzać, coś zobaczyć coś mniej komercyjnego, niekoniecznie takiego, gdzie dużo osób zna te miejsca, tylko właśnie takie bardziej miejsca, które no, nie są takie znane. Nieznane, zapomniane.